Dobra, jedziemy. Dobra, już. Czekaj, bo ja mam... Okej. Okay. Ja w ogóle jeszcze opierdzieliłem całą czekoladę w trakcie tych wszystkich nagrywek. Ja czekałem, mówię ci, ja... Nic, mówię, teraz ty poświęcisz ten but, ostatniego pączka wcisłem. Pięknie, teraz będziesz dosłownie oponką. No. Chwila, gdzie? Może pójdziemy w prawo? Czekaj, na tu będzie... PiS? Z tego co pamiętam, chyba gdzieś tu jest kolejne ukryte osiągnięcie. Baseball chyba. Tak, baseball. O, bo nie. Tutaj? Czekaj, tylko chodź, najpierw pójdziemy po coś fajnego, to chodź za mną. Dobra. Miej ok, pamiętaj, teraz tak, tu jest ta przyczepa jedna, a my cofniemy się tu zagadać z tą jedną babką, która ma baseballa. Dobry. Jezus Maria, weź z nią zagadaj, weź z nią zagadaj, bo to musi wstyd. Oj. Co przeskrobał? I możemy podpierdolić typa. Wiesz, gdzie on jest? Chodź. Czyli nie możemy go podwalić, no okej. Okay. Możemy go podpierdolić, jak chcesz. Bo on jest tutaj. Hmm. On jest tu, w tej szczepie. Możemy albo pojechać do tej, zapukać i iść do baby, albo omijamy typa, jak chcesz. O. chwila, bo się zasłuchałem. No tak. Musisz zapukać tutaj. O niech Geralt kurwa przez spodnie. No ja może podpierdolić to do baby, a ona z baseballem tu przyjdzie. Ale jak? Tak czy siak będziemy mieli od niej baseball. Wiesz, oni będziemy mieli na czysto, wiesz, na czysto. Ale patrz, on jak Geralt zabawia babę przez spodnie. No. Dobra. Zagadaj do niej. Będę fair. Chcę zobaczyć, co się stanie. Oj. Panna z pałą idzie na pana z pałą. Odblokowano osiągnięcie, skok w bok, no. Kolejny takie sekretne. Aha, dobra, czyli tak, no aha, dobra. Czyli nie tyle co granie w baseball, co po prostu... Ktoś takiego. A nie, w baseball też można zagrać. Ups. Wiesz, nie chciałbym być skrzydłego typa. Ja też nie, ale... Ale sam się o to prosił. Ale ja mówię, on jak Geralt zabawia przez spodnie. No. Wiesz, co by nie mówić... Szczerze, jak chłop nie jest wierny, to lepiej było mieć czyste sumienie. Dobra. Jak to się stało? Hazard. Did you know that the odds are always in favor of the casino? No shit. Everybody knows that, man. I wish I had known. No. Casino w GTA Online mi ciągle to mówi. Temu tam nie gram. No. Ja kurde w Fallout New Vegas nie... Ale szczerze mówiąc... Nie chciało mi się za bardzo. Nie dlatego, że jest to ciężkie czy coś. Ale po prostu ja miałem tyle kapsli, że nie chciało mi się nawet ich jeszcze bardziej pomnażać. No. Weźmy go sposobem. Okej. Okay. A, czyli gorzały chce kolega. No standard.
Jak obok niego były puste butelki pogorzałe, to czego on więcej by chciał? Wody, kurwa? No więcej gorzałe. Okej. Dobra. Dawaj. Kurde. Spokojnie, mamy nielimitowaną ilość piłek, możemy napierdalać te co chce. Posz! Rata się bokiem. Kurde. Jest? Kurde. Nie ma. Pięknie. Pięknie. Aj. Mego rekorda, żeś sobie jebnął. Lubię bić rekordy. Spoko, jak coś, to możemy się zamienić zawsze. Dobra, jeszcze raz. Aj, dobra. Dobra. Teraz zamiana. Ciekawe, jak ty mnie, jak ty ze mną sobie poradzisz. Zobaczymy, się masz. Mogę? Sure. Dobra. Biorę. Dobra, spróbujmy. Okej. Fuck. Aha, podkręcona. Dobra, dawaj. Fuck. Kurde. No to łatwy, no nie jest, nie powiem, że nie. Ho, się w ciebie. O ty kurde. Poszło. Pudło. Fuck, za szybko. Ja już się tego wyuczyłem. Ja tu je. To. Ja mam ciężkę. O! Udało się! Dobra, jeszcze trzy. Raz. Dwa. Trzy. A. Wygrałem. Kurde, ale nieźle ci poszło. Rodzinne problemy. No. No more than I can handle. What they say? You know, the usual bullshit. Oh, trust me, I know. No. No, może. I'm holding up. Leo, listen. We can talk later. Go check up on Alex first. Okay. I will. Dobra, chyba trzeba będzie pogadać się z nim. O, rzutki. To rzuć, ja pogadam do twojego. Ja zagadam z twoją kobitą. Ja ma. Hej. That's a really nice bike. Thanks. So, Boom! This is a 59. It's really a beautiful bike. Yeah, thanks. 59. Kurde. Smutny, chyba będziesz miał.
Pecha. Poka. 125. Będziesz musiał rzucić przynajmniej 150, żeby mi... Spróbujmy. Chociaż rzutki to nie było moje coś dobrego, ale spróbuję. 25. Możesz co najwyżej wyrównać. Wyrównałeś. Co? Udało mi się jakoś. Które? No to pa. No to patera. No to patrzę. W oczko. Kurde, no nie mogę. Jest stuwa. Terapa na to. Kurwa. Dobra. Próbuję teraz ja. Okej, 25. Pisiotka. Stuwa. Tak już. 75, no a to mnie w chuja wyszło. No to jeszcze raz ja. Jeszcze jeden raz. O co się będę? Ja sobie posiedzę. I zajaram. Jest. Tak jest. Tak można żyć. I werko, fajka. I ark zrzucający rzutkami. Taki... standardowy grill. Bum. O, i za chwilę będzie jeszcze jeden. Ja to pierdolę. Dobra, odstawiam je. Tak... Odstawiam je, ranie. Ja to pierdolę, a ja nie jaram. Taki czysty! Przynajmniej jestem zadowolony z... Te, może zajarał, ale kondycję mam niezłą. Idziemy do twojego... A. No. Idziemy. Do Shina. Tak. A, to kurde. To ty musisz iść do syna, ja nie mogę. Obaj są ojcami. No, ale wiesz, tu jest twoje dziecko, więc lecisz. No wiem. Chwila, gdzie mam lecieć? Tutaj. Ale nie mogę przejść. A, jak było mnie tam. Jakoś trzeba przejść. Chwila, tu coś... A nie, dobra. Rzut. It's bullshit. Jesteś bullshit. Czekaj, bo tu można przejść. I didn't hit her. I am not. A, to pamiętam. Yes, the room. Najgorszy serial, który stał się memem. A, oni oni w środku na razie, do środka dawaj. On później będzie, pójdzie se. Trzeba będzie pogadać po męsku. Hey, Alex. Yeah, buddy. Kurde. A, no. I teraz przez to obgrodzenie. Widzę, że się czuję winny. No jednak. Podaj jej klucza. No jednak wiesz. No.
Leo nie chciał, żeby tak to się skończyło, jak to się skończyło. No wiadomo. Tak to już jest. To miała być łatwa robota, okazało się, że... Patrzę, jak odpalę motora. A. Pomocnik mechaniki. Pomocnik mechanika. Masz trofkę. A, właśnie jęczy. Dobra. O, jak mruczy. Daj teraz ja. Hej, nie, czy ty ja możesz. Ja ci pokażę, jak się gazuje. A to da? No, szkoda. Mówisz Arek, Arkos, tak? Spokojnie. Jak pójdziesz mi opiszesz historię swoją kobietę, to też będę wiedział co i jak. Jak mruczysz wtedy. Rum, 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 rum. Jezus Maria. Ty, ale wiesz, jak to mówiłem, fakt to było wcześniej, w zależności. Znaczy, jeszcze wiesz, tak z dystansem do człowieka. Chcę pożartować, można, ale nic na serio. No. Kurde. Ja wrócę, tak, tak może coś przebije. Jak mnie kurde, nie przebijesz. To. A, gówno. Gówno. A co, jak się wkurwisz, jak to jak cię przebije? Dobra, smutny, trzeba mi pomóc. Nie, tu jesteś solo. A. Tam jesteś solo, panie Arek. Arkocie. Wbijam konara. Ach. Nie no, już mi łezka poleciała. Dobra, no to jak? Dajemy mu wygrać? Zobacz! Chyba ta... Dobra. Dobra, o, ja kolej. Nie dam piłki. Dobra, masz młody. Dawaj, strzelaj. Dobar. Dawaj teraz małemu. Spoko, młody sam piłkę wziął sobie. Przeleciała mnie piłka. Jak to tam wziął? Przeleciała mnie piłka. To ja w Battlefield chyba jedynce miałem. Aż mnie typu samolotem rozjebał. I takie przeleciał mnie samolot! Bierz młodego do góry. A, dobra. Chodź ty. Ja. Ops. Dawaj, haha. You're good, Alex. Really good. You think? Yeah. You should be a pro. Really? I'll be right back. Yeah, okay. You're a natural talent. You're way better than us two. I'm gonna be the best. Hey, beautiful. Hey. Well, would you look at that? You guys seem to be getting along all right. We are. This is home now? Not for long. If the cops found us, then Harvey could too. We gotta get moving. You know what? Let's just leave. Kontakty z glinami. And you really think Harvey will leave us alone? That
How the fuck could I trust him? It is what it is. It is what it is. It's the life we chose, Leo. Let's just deal with it. Yeah. I'm gonna set things right. I'm going after Harvey. He's not gonna do this. Linda, any idea where Ray is? Ray? What do you want with that answer? I need to find him. I'm sure he knows where Harvey's hiding. Have you seen him lately? Yeah. He's working at that new construction site downtown. Okay, good. I need you to be ready to leave the country as soon as I'm back. Don't worry about that. I'll take care of it. You just make sure to get back safe, okay? Yeah. No, don't just yeah me. Get back safe or I'll kick your ass. Okay, I promise. By the way, do you still have that piece? I do. Wait. Ugnata. Dziewięćset jedenastka. No klasyka. 45 ACP. Strzał z bliska powoduje taką ranę wylotu, której nie da się zapewnić. No jednak ten pistolet po coś był bardzo popularny. No, a wiesz... Później powiem. Take care of your mom now, all right? Can we play one more game? Next time, I promise. Now, come on, give me a hug. All right, buddy. Go to your mom now. Okay. Nie, no, ale powiem ci, że w Powstaniu Warszawskim też były używane kolty. Serio? Ja ci nie wierzę. Jest to generalnie potwierdzone tam. Może są trochę przesadzone te dokumenty, ale rzeczywiście te pistolety trafiały tam. Ale to była broń dość egzotyczna wtedy. No, bo jednak... Amunicja 45 ACP. Tak. Jedziemy. Come on, we don't have time for this. Whoa, hey! I'm calling the cops. You gonna do what? Hey, relax. Don't worry, I got this. What's your name? What do you need my name for? What's your name? All right, it's Larry. All right, Larry. This is how it's gonna be. Me and my friend here, we're gonna walk in there. We're gonna see your boss, Ray. Once we do that, I'm gonna break every bone in his body until I get the information I need. Now think long and hard about what you're gonna say next. If it's not gonna be, hey guys, you're welcome, then we have a problem. Wait, are you serious? Do I look like I'm joking? Do I? Oh, okay then. I hate that guy, so, well, you're welcome. Go ahead. See? We're all friends here. Yup, thanks. Where can I find him? It's easy. Just ask him around. All right, Larry. Thank you. Yeah, you're welcome. Dobra. I guess that's one way of doing it. Well, it worked, didn't it? No, podziałało. But you know, being nice can work too. Czekaj chwilę. But I can't help it. I've been like this since I was a kid. Yeah, right. Probably just a sweet little. No, I wasn't. I don't know what you're talking about. Relax now, tough guy. Are you being sarcastic? Me? Nah. I'm just keeping you honest. Keeping me honest about what? You being a nice little boy. Hey! Dobra, chwila. Okej, okay, jeszcze trochę miejsca na dysku mam. O, jeśli gdzieś wysiada, jeszcze dysko, kurwa. No. Jeszcze mam 56 giga. No ja chyba zacznę montować. No to ja chyba zacznę, chyba zmontuję tego snajpera, te dwa materiały się wstawię, zacznę montować to. No. Jak przysiądę, to chyba puścię to montażu to zrobię i po prostu dwa materiały za layout. No.
Ja tam będę też trochę montował, ale nie będzie tam za dużo. No, tylko ja sobie, wiesz, dorzucę coś fajnego, w zależności, albo wiesz, no. Jak coś, to po prostu wytnę jakieś fajniejsze momenty. Ty, wiesz co, mam pomysł na internet, że jest A Way Out, ale mój głos w stylu A Gay Out. Takie, ja mam ten początek nagrany, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. O nie, tu jest najgorsze. Arka, tu jest siłowanie na łapy. I tu się maszuje, kurwa, przyciski, że ja pierdolę. Ja ci nie kłamię. Jest... Piękne. Kurde, aż mi się przypomniał z takim filmikiem w ogóle, gdzie goś sobie... To była scena z DMC 5, gdzie... Chwila. To było tak, że... Że tam dzieją się jakieś wstrząsy i w ogóle i nagle tak słychać Buried Light. Tak kamera leci. Rozwalę to. Hello? Anybody? Over? We're still not working. A tam mamy, tu jest, nasiłowanie się na rękę. O. Chcesz się spróbować? Tak. Dobra. Będzie maszowanie, co? Mam być szczery, jak ja w to grałem raz, to my to z jednym znajomym nie dawaliśmy rady, kurwa. Po prostu. Dawaj! Dawaj! Pauza mi się włączyła. Tak. Pauza mi się włączyła. To ja mam być szczery, to jest tak lepiej. Bo jak raz grałem, to myśmy tak długo maszywali się, że obydwu nam, który jest kumplem, myśmy łapy nam się tak napierdale po tym, bo my ciśnęliśmy w kółko. Dobra, to idziemy. Dobra, masz od tego wina. Masz, ciesz się. A niech mi go tak zabierze przy następnej okazji. Ale wygrał się tylko dlatego, że mi palec objechał na start. No spoko, nie przechwalam się winem. No. Czego się tak boi? Gołąbeczki. Widać, że tam stoi drugi Leo. Dobra, lecimy na górę. Dobra, już zacznę windę. Czuję się trochę jak w Vice City. Nie, tak. Nie. I w San Andreas, gdzie się też było na placu budowy. Gdzie typa można było schować, jak ten był w kiblu. Dobra, jedziemy. Dobra. Mam. Goni go. A ja go też daleko nie. No, przed ciebie biegnę po prostu. Wow. Drugą stroną. A, jest, przebiegł. Mignął mi, o. Wow.
Maszuj tego X-a! Jest. Lecę. Wow. Mam go w pobliżu. Wow! Jaki Tomb Raider. Kurde. Nie ma co, dzieje się akcja. No. Jest. Ale... akcja. Myślę, to jest fajnego w tej grze, że wiesz, ta jest taki ten taki, wiesz, rozbudowany tej akcji, to się dzieje, wiesz, akcja z reakcją, tylko wiesz. No. Wiesz, do, wiesz, wiesz, zanim ta akcja się pojawi, do czego dochodzi. No. Dorobimy go zaraz. Akurat jego windę zapierdala szybciej. No. Chwila, czy ty jesteś... No nie gadaj, ty byłeś na dachu windy. Dobra. Najlepiej to bym go przesłuchał, jakbyśmy go stali, byśmy go przesłuchali. No. Dobra. Jest. Ja sprawdzam tu, a ty na górę. To jest. Ale nie, jego tam nie ma. Dobra. A to nie masz jakichś pokoi do zobaczenia czegoś? Jakichś takich kontenerów? Nie. Ja, on ty... na pewno... Jezu! Nie patrz w dół, nie patrz w dół, nie patrz w dół. Wiesz, ja tam nie mam lęku wysokości, ale kiedy patrz... Ja też nie. No za dzieciaka to powiem, za młodego trochę tak, ale teraz to nie. Dobra. Nikogo nie ma. Cholera. Dobra, sprawdzę kontener, bo tam coś... No masz opcję, dobra. Ja tu tą kratę przy rurach zobaczę. Browca. No toj, toj. Kolejne browce. Kurwa, ci to ty... Ci trają te alkohole, gdzie się da. No. Ale no nie dziwię się, w taki upał. Załóżmy. Ale lepsze byłaby zimna wódka. To racja. Ale chociaż mówiłeś mi przecież snajperze, że wódka nie, ale browar już tak. No tak, no prawda. Ale... Wiesz, na budowie są inne przecież zasady. Tak, na budowie to się wiesz... Budowa się toczy własnymi zasadami. Nie idź tam. Nie, wystarczy, ja patrzę twój ekran. Dobra, mam go. Mam go. Kurde. Dawaj, lecimy. Siłą. No, trzy. Raz, dwa, trzy. Wiem, dobra. Spoko, dobra. Ta operator... tego tutaj? Operator dźwigu. Tak. Dobra. To rozumiem. Okej. Okay. Jezu, czemu to akurat Leo musi? On ma przecież... Dobra, on ma przecież lęk wysokości. Ale nie no, to, ale to jeszcze tak wysoko to nie było. No. Ale zajebista jest to mimika. Tworzy! Jezus Maria! Gdzie mi z tą siekierą? Ciupaką, kurde. Kurde. Jezus Maria, aż mi się ten glejt. No. A w ten glejt bym se chyba, bym nie powiem, żebym se znów zagrał. Nie ma. Nie uciekniesz mi. Jezus Maria. Jezus Maria. Tak jak mówiłem, czuję się respekt przed tą wysokością. Tak. Czuję się respekt. No bo jednak wiesz, jeden fałszywy ruch i leżysz. No. Dobrze. Fuck. Dobrze.
kurde, szybciej nie pójdę! Sorry. Kurde, przepraszam. Szybciej! Kurwo mać! Chciałem powiedzieć, że przez chwilę byłem w ścianie. Ja nawet na to nie patrzyłem. Ja tylko bo mi się akurat pojawiło. Mamy go. Mieliśmy go. Kurde, Mirror zaczął mi się przy... A to była zajebista gra. No. Ja w ogóle słucham soundtracka z tego te. Dobra. Ja pamiętam mapę z CSGO właśnie bazowaną na Mirror's Edge. Jest soundtrackiem, dobra, chodź mi. Czekaj. Dobra. Odcinam. Mam go. Ja go mam. Dobra, podejdź do mnie. Mamy go. Kurde. Ale fajny akurat. Wow. Cytując klasyka, robi wrażenie. Whoa! A gun! I wonder what you could do with this. If you could stick it up your ass. You know what? Let's put it here for now. Hey, Vincent. I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk. To jest w ogóle kolejna taka ukryty stenka taka z osiągnięciem. No. Teraz zobaczymy, jak to zrobię. Czekaj, na pierwsze co? Czy ktoś się dobrze dopowie? Mam tylko tu stać. Tak, tu... masz tak stać pomiędzy czerwonymi drzwiami, ja stałem i wciskać, wiesz, tam przycisk tam do interakcji, bo to jest i gdzieś tak, o. Nie! Nie bierz portfela. O, czekaj! I zostań teraz, poczekaj chwilę, tak? I po prostu teraz nic nie rób, teraz tak możesz nic nie robić. Dobra. Jest, udało się! Teraz to jesteś ty. Dawaj. O, tak. Teraz to jest wszystko twoja. To jest Sparta! Ale to na pewno nie tak miało się skończyć. Nie! Tłumiony gniew, bo ty sobie jeszcze... Masz, bo to było dla osiągnięcia, tłumiony gniew. A, okej. Okay. Tak, bo to w zasadzie całe było. Teraz możemy go nastraszać jak chcemy. Aha, dobra. Okej, okay. Tu mamy łąd, pistolet. Gwoździarkę. Palnik. Ja bardziej bym typa trochę przybił. Wiesz, zamiast przykładać mu pistolet do ryja, to gwoździarką. Zrobimy mu Jezusa. Spoko. Ty, a ta lampa? Co to niby ta lampa? Wiesz, bo możemy po prostu wziąć przedmioty teraz, no po prostu wiesz, jak go przesłuchać możemy. Okej. Okay. I co niby mogę na przykład z tą lampą zrobić? A, lac go tylko. Nie! Nie? Okej. Okay. Crowbar. Dobra, gwoździara teraz. Dobra, bierz gwoździara, się odsuwam. Ty bierz gwoździara? Jezus Maria. Te, ja biorę palnik, spalę mu brodę. Dawaj. Ja bym może wziął portfel. To co, to weź, no to pójdź z portfelem wtedy. To pójdź z portfelem. Ciekawi... Czekaj, może jeszcze łoma se wezmę. Ale jeszcze wiesz, tak, przetestuję se łoma. Ja nie wiem, czy możemy wszystko spalić, mam chyba limitowaną opcję. Dobra.
A miał wąsy, nie ma brody. Dobra, podchodzę, podchodzę z spalnikiem, spalę mu coś. Dobra, bierz port. A, albo nie. O. Meksyk. Yeah, that's where he is. Don't tell him I told you. You don't tell me what to do. All right, calm down, man. See you later. Hey, let's go. Guys. Yeah. Where are you going? Don't leave me here. You're crazy. Untie me. Guys, come back. Kurde, z tego co wiem, jeśli bym wziął fel, to bym go po prostu wyrzucił. We're gonna need bigger guns than this. That's probably a good idea. What are you doing? What does it look like? Wait, step aside. Skąd on to wytrzas? A no tak, to plac budowy. No. Wszędzie są różne pręty i druty. We can't risk robbing a bank now. There are way easier places to rob than banks. Like what? Co łatwiej obrobić niż bank? Sklepik? Ty, może ty z nim pogadaj. Z tym czarnym. Oh. Oh, really? There is? Yeah. It's about a 10-minute walk from here. You just follow the road down that way. Oh, dobrze. Czekaj, okay, może... dobrze to rozegrałeś. Tak, pozwól. Jeszcze... No to zobacz, czy mogę do tamtego zagadać właśnie. Ja chyba tak, bo ja nie dam rady. O, mogę. Okej. A, czyli chyba go nie możemy. Czyli on musi, czy on tu zostanie i tak, tak. Dobra. To chuj, zaczynamy chyba. Tak. Dobra. Ty się zarabry. Ja jestem gotowy. Gdzieś muszę mieć safe. Ja pilnuję tego typa tam. Dobra. Kurde, ja... Ty tylko mnie... Dobra. Dobrze. Jest safe, ja idę po klucz. Dobra, jaki jest szyf? Dobra, mamy... Dobra. Dzięki. Mam. Lecimy. Dobra, bije się siwo. Dobra, spierdzielamy. Dobra. Szybko nim się zjadą. No.
Wiem o co. Ten plan był nawet niezły. No bo tylko tego, ten jeden typo został, bo go nikt nie mógł nas wywalić. Ten jeden typo, no. On sam się zawinął. No chyba, że ja bym wybrał inną opcję. No, chyba. Ja też. Ale i tak ona uruchomiła Ala. On się chyba i tak uruchamia. No. Ale plan całkiem nieźle wypalił. No. I do. Stop worrying. It's not good for your heart. My heart is just fine. I just want to know what we're dealing with. Relax, Mr. Paranoid. I trust her, okay? Besides, she owes me one. Now let's go get those guns. If you say so. You need to relax more, all right? Yeah. Dobra. Jazda. Ktoś prawie godzinę na liczniku, zaraz się kończyć, ja pierdolę. No. Myślę, że dokończymy jeszcze ten odcinek. A, bo teraz tylko no. Tu z plu wybierzemy stąd. No. Będę miał co montować. Ja też, ale też nie będę jakoś tam specjalnie się... Ja też, nie. Chcę, wiesz, powycinam jakieś takie, wiesz, lepsze momenty, żeby też nie było za dużo, wiesz, takie coś śmiesznego, o. No. To mój stary. No bo można powiedzieć, no jestem starszy od ciebie. No, stary na plecach. Don't do business with strangers. And this guy, he looks like a stranger to me. Do you have a problem with me? Yeah, I got a problem with you. You have a problem with me? Dobra. Jak chcesz. Dobra, może Leo, ale boję się. Who the fuck is this guy? Whoa, relax. Put the gun down. Jasmine, put the gun down. Come on. Oh. I told you, he's with me. Let's just do this, fast and easy. Besides, you owe me one, remember? Okay, but it's the last time. And then we're even. Ooh. Proszę, co my mamy? Here. This should be more than enough. Ale 16. Wersja pierwsza jeszcze przed wersją M16 to nie jest jedynka. M14. I M16, M5, no to porządny wybór zbrojenia. No. Ale możemy sprawdzić sobie, więc jeszcze dobra. M16. Zobaczmy. Ja spróbuję z M14. M14. O, karabin wyborowy. No. Młodszy brat Garanda. No. Kurde. Ty, wiesz co jest najlepsze? Jak przytrzymam spust, to wali pełną serią. No, M16 były, że... No. Trzy strzałówki miały były. Miały półautomat i full automat. Nie, półautomat i seria. Tak. A wersja A1 da full automat. Tak. Bo przecież... Ja teraz przetestuję sobie MP5, a ty tam M16. No bo przecież... Jednak M16 no jednak był bardzo nieudanym prototypem broni podczas wojny w Wietnamie. O tak. No bo jak to jest, czekaj jak to było, aha, że były historie, że wojska amerykańskie porzucały M16 i używały wrogich kałachów. Tak. Bo one się... W ogóle...
jak to było, one się za często zacinały, trochę tak. Pyłu i już zacinały ci tą próbę przyczyszczać, wiesz. Nie przystosowali tego, wiesz. Stworzyli broń i puścili od razu, wiesz, do każdego. Ty, w ogóle wiesz co, był też karabin Colt Commando, jak się okazuje. M16, ale dość ciekawa, bo miała krótszą lufę i dość ciekawy wylot. Dość ciekawy tłumik wylotowy. A wiesz jak on działał? Jak? On działał tak, że przy wystrzale broń dźwięk jakby w kałach. A to pamiętam, to jest coś gdzieś się dałem właśnie. A to faktycznie działało. No. Zwłaszcza, że jeśli były jakieś jednostki, które działały za liniami wroga, to korzystały właśnie z Colt Commando, które były wyposażone właśnie w takowe dławiki, albo raczej tłumiki płomienia. Coś w ten sposób. Dobra. To spróbujmy sobie to w lępę piąteczką. No, MP5 jeszcze. Ale widzę się trochę na bronizna. No, ewidentnie. Tak, bo wspomniał o M16 i o wojnie w Wietnamie, że wiesz. Tak, i o M14. Tak. I MP5, że jest właśnie świeża w produkcji. Że świeża wyszła. Tak. To są takie czasy. To dziwne, bo skoro goś był bankierem, to skąd się zna tak dobrze na broni? To jest zastanawiające. No tak. Bo przecież on się zajmował tam praniem brudnych pieniędzy. To skąd on niby zna się tak dobrze na broni? Wiadomo, można by wyspekulować, że pewnie po prostu miał taką zajawkę. No tak. Wiesz, może go interesowało uzbrojenie, wiesz, czy to różnik. No, można by było to tak to wytłumaczyć. Generalnie. No. Ale i tak. Bo jednak o wojnie w Wietnamie to pewnie w tych czasach każdy wie. Chodzi no. o tych, co się gra, dzieje się. No. Mniej więcej jest to okres zimnej wojny. No tak. Mówi zimna wojna, aż bym znowu Call of Duty Black Ops ograł. No wiem. Kurde, musimy kiedyś sobie jebnąć zębiaki Black Ops. Na spoko. Dobra. Dobra. To co bierzesz na uzbrojenie? Tak, rozmyślam. MP5 i M14. Jednakże też fajna jest ta M16, bo to jest takie idealne pogodzenie MP5 i M14. Coś pomiędzy, ale myślę, że przyda się coś na daleki zasięg. A ty? Ja? Właśnie moją opcją było też między M16 i M14. Bo jednak shotgun spoko, no pump action klasyczny jest dobry. MP5 jest dobra na krótki dystans, a jak dobrze pamiętam tam na krótko dużo nie będzie. No wiesz, kto jak lubi. No to ja, dobra. Ja okay, to ja bardziej będę leciał na snajper. Coś na ten desen polecę na snajpera. Że będę bardziej strzelcem No ale przez M14 była z karabinem snajperskim. No. M14 EBR? Tak to się dało? Tak, EBR. MK14 EBR. Tak. Tak. Była to wersja parasnajperska. No właśnie. Działał jako karabin snajperski, ale też jako karabin bojowy też działał dobrze. No bo ja to pamiętam właśnie. Ba, no ty wiesz, że był automatyczny garand z magazynkiem bębnowym? A coś tam słyszałem. Już nie mówiąc o tym, że był Karl Mauser z magazynkiem normalnie. No bo ja pamiętam, że... Tak, ja pamiętam, że coś było właśnie z Garandem. Bo wiem, że M14 miała opcję full auto, wiesz, bo jakieś była, której wersji, jak tworzyłem 14 tak, miała. Tak, tak. Ale wiesz, co jest najlepsze? Ta broń dość długo w produkcji. A najzabawniejsze w tym wszystkim, że coś zrobili to. A to suka! A to suka! Sprzedała nas! O kurde!
No. Harvey! What's up? I found him. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Jezu. A już zacząłem ją lubić. No nie, no od razu jak zobaczyła Vincenta się nie wydawała. No. To jest akurat podejrzane. Jezu. Teraz ta druga. Ohoj. Oj. Nie. Oj, już się zaczęło. Wody odeszły. Kurde, ale dość ciekawa historia. No. Oni są ojcami jednak. Tak. No, jeden będzie ojcem, a drugi już jest ojcem. Ale próbuje naprawić relację z synem. Z synem, tak. No, bo jednak to jest fajne, że jednak widzimy historię z obydwu, wiesz. Nie widzimy tylko historii Leo, mam też historię Vincenta i Leo. I to się fajnie przeplata między sobą. No, to trzeba przyznać. Aha. Hey, can you stop by that phone booth over there? Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. Dobra. Tutaj nie wiem, czy będzie można sobie... Będzie. O. Dobra. Wiesz, może tutaj zakończymy. No. Więc co, mam nadzieję, że się wam podobało. Możecie zostawić łapkę, komentarza, subskrypcyjne i nie zapomnijcie grzmotu dzwona. Do was mówi Arkos. Więc tutaj był smutny, trzymajcie się, cześć. Bye.